Cześć, jestem Szymon. Najprawdopodobniej oglądacie ten filmik na YouTubie, ponieważ zastanawiacie się wewnątrz Was, czy warta jest w życiu człowieka muzyka, a właściwie jej uprawianie. Najpewniej boicie się podjąć ten temat ze względu na to, że słyszeliście od ludzi, że muzyka może być skomplikowana, że jest wiele nut, różnego rodzaju, interwałów, różnych skal, nie skal i tak dalej. Może to brzmieć skomplikowanie, ale nie do końca myślę takim jest, kiedy człowiek zdecyduje się na taki wewnętrzny krok próby podjęcia takiej decyzji wewnętrznej, żeby złamać w sobie jakąś niepewność. Myślę, że to jest najbardziej istotne, złamać w sobie jakąś tą niepewność, że nie podołam, nie potrafię. Ale ten krok jest bardzo istotny z tego względu, że daje później radość odkrywania tego, czym muzyka jest. O muzyce można na pewno mówić w wielu różnych słowach. Przypomina mi się jedno zdanie, które przypisuje się też i Pitagorasowi, a właściwie też jego uczniom również, czyli wielkim filozofie, który dla muzyki zrobił bardzo wiele. Ale nie zrobił tego dla muzyki samej w sobie, tylko z tego względu, żeby odkrywać wszechświat. A odkryli nie tylko oni, że muzyka to jest cały wszechświat, że to jest wibracja. Dlatego człowiek ma w sobie tą wibrację również kosmiczne, które najczęściej nie potrafi ich odkryć czy usłyszeć, a poprzez muzykę, którą nie da się ubrać de facto w słowa, człowiek może tę harmonię właściwie wewnętrzną kosmosu, czyli pewien porządek niesamowity, który może przerastać człowieka, ale w którym porządku ten człowiek wewnętrznie bardzo dobrze się czuje. I właściwie fortepian jest perfekcyjnym narzędziem do odkrywania tych odpowiedzi. Czym jest kosmos? Czym jest proporcja? Proporcja w życiu? Proporcja na to, co jest w życiu duchowe, na to, co jest w życiu coś, co mogliby ludzie nazwać kwestią profaną na przykład, czyli rzeczami codziennymi, potrzebnymi. A właściwie muzyka daje to odkrycie tych proporcji i tego, jak czasem jesteśmy może i daleko od, wiadomo, jesteśmy daleko od ideałów. Nie ma na świecie idealnego muzyka i nigdy taki chyba się nie urodzi. Ludzie często może traktują muzykę w sposób bardzo taki perfekcyjny, że chcą najczęściej być najlepszymi pianistami na świecie, ale właściwie nie o to chodzi. Chodzi o to przeżycie tego, czym jest muzyka. Dlaczego tak mówię o muzyce wiele? Ponieważ ona towarzyszy mi od najmłodszych lat. A właściwie pierwszym takim, taką próbą jakiegoś profesjonalnego spotkania z muzyką było niestety, mówię w tym momencie, wycieczka do szkoły muzycznej państwowej, w którym, nie pamiętam ile miałem lat, ale myślę, że około 7, 8, może coś koło tego, może trochę więcej, już tam nie pamiętam. Ale niestety byłem na przesłuchaniu i powiedziano mi, że nie mam zmysłu rytmu. Co się okazuje, że jednak ten zmysł rytmu mam jakiś. Mam go w sobie, żeby go po prostu odkrywać, bo każdy człowiek, on de facto ma ten rytm w sobie, tylko często jest on ukryty. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ to pozostało na długą część w moim życiu, no właśnie ta jedna chwila, kiedy ktoś powiedział mi, że nie mogę, że czegoś nie potrafię. I tak się obraziłem de facto na fortepian, bo chciałem iść do szkoły fortepianowej, naturalnie, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych instrumentów na świecie do tej pory. Może jeszcze coś odkryjemy, tego nie wiadomo. Ale był to moment, który wytworzył w tym małym człowieku we mnie taki rodzaj buntu na fortepian, mimo tego, że jeszcze nawet nie zacząłem jakoś grać. Więc naturalnie poszukiwałem muzyki w tym, co jest gitara elektryczna. No to jest po prostu fantastyczna sprawa dla młodych ludzi.
którzy przeżywają jakiś wewnętrzny bunt, może tego nie okazują na zewnątrz. W każdym bądź razie, kiedy dopiero miałem 30, teraz liczę chyba 2 lata, no coś krótkiego, powiedziałem sobie, dlaczego w sobie to nosisz, że ktoś ci powiedział, że nie potrafisz, że nie możesz, że nie masz rytmu w sobie. Wystarczy spotkać odpowiednie osoby, spotkać odpowiednie miejsce, żeby rozpocząć świadomie po prostu tą podróż z muzyką. I tak ją odkrywam w konserwatorium muzycznym, bardzo powoli, z tego względu, że troszeczkę czasu w moim życiu już upłynęło. Człowiek ma wewnętrzne nawyki różnego rodzaju, które się doskonale pokazują właściwie, kiedy człowiek zaczyna praktykować muzykę. Więc jest to niesamowita walka wewnętrzna, ale taka bardzo pozytywna, ponieważ kiedy człowiek poznaje nuty, poznaje te pierwsze kroki, tak jak się kiedyś uczyliśmy poznawać po prostu literki, żebyśmy mogli sklecić po prostu jakieś słowa, później zdania, a później może nawet i jakąś ładną sztukę, a może i nawet poezję. Z muzyką jest de facto tak samo. I myślę, że może dużo mówię na temat muzyki, może własnych przeżyć, ale to jest właśnie chyba najistotniejsze. Z tego względu, że tak jak na samym początku mówiłem, że zastanawiacie się, czy warto podjąć tą próbę takiej walki z tym, że czegoś nie znamy, bo najprawdopodobniej, jeżeli oglądacie ten film, to się zastanawiacie po prostu, czym ta muzyka jest i wiecie już teraz, że niewiele może o niej wiecie, ale najpewniej chcecie się dowiedzieć więcej. Także tutaj w konserwatorium muzycznym macie tą możliwość. Przede wszystkim to, co jest tutaj najistotniejsze, to są ludzie. Wszędzie najistotniejsi są ludzie. Z tego względu, że lekcje tutaj odbywamy, macie po prostu zorganizowane w bardzo bezpośredni sposób, kiedy ten kontakt jest bezpośredni. Nie jest to szkoła, która się może, jeżeli powiemy słowo szkoła w ogóle, to może się kojarzyć, że jest to jakaś nauka, dyscyplina, czy tam jakiś taki niepotrzebne po prostu jakieś napięcia. Tutaj tego nie ma. Te napięcia naturalnie powstają wewnątrz człowieka, kiedy czegoś nie może pokonać, ale później one puszczają, kiedy te pierwsze nuty zaczynają wychodzić, kiedy ta muzyka zaczyna się składać. Moim celem przyjścia tutaj nie było to, że chciałbym się znaleźć kiedykolwiek w gronie najwspanialszych czy najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie, to nie. To jest, można powiedzieć, też i rodzaj prezentu, który sam sobie zrobiłem w moim życiu. Powiedziałem sobie, mimo tego, że zacząłem dosyć późno, że dasz radę, że stać cię na to, to jest to tylko kwestia twojej decyzji. Ale przede wszystkim, jeżeli kochasz muzykę, jeżeli muzyka wytwarza w tobie wewnętrzne drganie duszy, gdybyśmy to ujęli poetycznie może, to wystarczy się zdecydować, przyjść, umówić z pięknymi tutaj paniami, które prowadzą tą szkołę, doświadczonymi paniami, które ze spokojem i profesjonalnym podejściem pomogą wam w tej decyzji podróży wewnętrznej człowieka w tym, co jest muzyka i wszechświat. Także zapraszam i mam nadzieję, że troszeczkę ci pomogłem, jeżeli się zastanawiasz, czy warto. Może któregoś dnia zobaczycie, kto wie, jak te lekcje moje poszły, kiedy coś sobie wspólnie zagramy. Może się kiedyś tutaj spotkamy, kto wie, nigdy nie wiadomo. Także muzycznym pozdrowieniem chciałem zakończyć, żebyście znaleźli dobry ton w swoim życiu, dobre proporcje, dobrą skalę, żeby to życie po prostu było też lżejsze, bliżej gwiazd niż może Ziemi. Dziękuję.